najświętsza, najpobożniejsza, słodka Pani Maryjo. Matko kochana, niepokalana, módl się, módl się za nami. Szczęść Boże, patronka przyrody. Znamienną cechą kultu lipskiego jest jego wielka aktualność. Jest on darem Bożym, przeznaczonym przez opatrzność, jakby specjalnie na czas katastrofy ekologicznej. Matka Boża Lipska umiłowała sobie ustronie, ciszę, zielone zioła, cierniste krzewy i czyste źródła. Przypomina ludziom naszych czasów, że nie ma życia bez pola, bez świeżego powietrza, bez śpiewających ptaków. Ostrzega przed lekceważeniem stanu i trudu rolniczego. Uczy szanować i kochać przyrodę. Przybywając do Lip, życzymy sobie nawzajem, abyśmy wszyscy stali się orędownikami pokoju i pojednania. Niech nasz dom, choćby najbardziej skromny, stanie się miejscem, gdzie inni ludzie znajdą wysłuchanie i braci, którzy im pomogą wyjść z aktualnego kryzysu zaufania.